Hej kochani, tu Hulaj Duża, słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, tym razem z serii Za zamkniętymi drzwiami. I muszę wam przyznać, że dzisiejsza historia jest nad wyraz ciekawa, ponieważ jest to ten typ sprawy, który sprawia, że ma się ciarki i to od razu znaczy, że nie te żenady. Naprawdę jest to sprawa, która daje do myślenia, jest to kwestia tego, że czasami nawet nasz własny dom, który ma być naszym miejscem, gdzie mamy się czuć dobrze, bezpiecznie, no niestety taki nie jest. I uważam tego typu historie za bardzo, ale to bardzo interesujące, chociaż niewiele jest tego typu spraw na moim kanale. Myślę, że jak już wejdziemy w głąb sprawy, to dowiecie się, co mam na myśli. Natomiast na samym wstępie powiem, że jest to sprawa z lat 60. i do dnia dzisiejszego nie jest ona oficjalnie rozwiązana. Mówię oficjalnie, no bo są pewne tropy, są pewne podejrzenia, natomiast nie mamy takiego potwierdzenia, że no na 100% to ta, a nie inna osoba jest akurat winna. Cóż mogę więcej powiedzieć? Dziękuję, że jesteście. Jeżeli ktoś chce zostać na dłużej, to zachęcam Was do dołączenia do grona subskrybentów, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. I dzisiaj, moi drodzy, no, przeniesiemy się bez żadnego zaskoczenia do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie to do stanu Ohio, gdzie no, nie był to jakoś często odwiedzany stan na tym kanale, w tym kanale czy na tym kanale, więc trochę Wam opowiem o mieście Cincinnati, które jest tłem dzisiejszej historii. Miasto jest spore, bo liczy ponad 300 tysięcy mieszkańców. Jest to miejsce z historią. Swego czasu było nawet nazywane, uwaga, uwaga, Paryżem Ameryki. Właśnie ze względu na piękną architekturę, no bo miastem zajęli się bardzo ambitni projektanci i powstały takie budynki jak Music Hall, Cincinnati Hotel i wiele, wiele innych, które pewnie no, warto zobaczyć. Cincinnati jest miejscem naprawdę rozwiniętym, niczym rolka papieru toaletowego. Na tle Stanów Zjednoczonych zajmuje 28 miejsce pod względem gospodarki, więc to jest bardzo dobry wynik. No i mieszkańcom chyba też gospodarczo dość dobrze się żyje, bo mamy tu trochę tańsze domy niż w innych miejscach oraz jest też mniejsza stopa ręka, noga bezrobocia, co zawsze jest dużym plusem. I oznacza to tyle, że jeżeli ktoś chce, no to oczywiście bez problemu sobie pracę znajdzie. A w ramach takich ciekawostek dodam jeszcze, że miasto posiada swoje własne regionalne dania i są to takie dania jak Cincinnati chili, czyli taki mięsny, pikantny sos podawany często z makaronem. Jest też goetta, czyli kiełbasa mięsno-zbożowa. Ja wiem, że brzmi to osobliwie, bo składa się ona z mielonego mięcha oraz płatków owsianych, no i do tego przypraw. No ale podobno jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jeżeli ktoś jadł, to możecie napisać w komentarzu, bo mnie to ciekawi. No i ostatnia interesująca potrawa to jest zupa z żółwiami. Tłumaczyć chyba nie muszę, nie wiem, nigdy nie próbowałam, nie wiem też, czy jest to dobre, czy nie jest to dobre. Jeżeli ktoś próbował, to też może napisać. I niby wszystko ładnie, pięknie, mamy super budynki, mamy tańsze domy, mamy ciekawe jedzenie. No ale najważniejsze pytanie to jest rzecz jasna to, jak tam się żyje. No i tutaj z pomocą przychodzi spis ludności, czyli ze statystyki, które głoszą, że średnia wielkość rodziny liczyła równo 3 członków właściwie. Mediana wieku wynosiła 32 lata, a na 52% kobiet przypadało 48% mężczyzn. Sami widzicie, no prawie po połowie. Co do zaglądania w portfele, to też jest, a jakże, ale z roku 2000, no i dowiadujemy się, że wcale tak świetnie i wspaniale nie jest, jak mogło się wydawać, przynajmniej w tym roku 2000, no bo według tamtych danych średni dochód rodziny wynosił 37,5 tysiąca dolarów. I niestety aż ponad 18% mieszkańców znajdowało się poniżej granicy ubóstwa. Znów, tak samo jak w poprzednim materiale, jest to prawie co piąta osoba, więc no mam nadzieję, że aktualnie jest lepiej i jakoś te 18% zrobiło się mniejszą liczbą. Co do miasta, to standardowo mamy szkoły, parki, kina, teatry, a nawet uczelnię wyższą i własne lotnisko. Miasto wydaje się więc sporo oferować, chociaż zakładam, że w latach 60., do których się dziś przeniesiemy, sprawy wyglądały nieco inaczej. I moi drodzy, zanim przejdziemy do opisu naszych bohaterów, do poznania się z nimi, to na samym wstępie tak jeszcze dodam, że zazwyczaj z serii Za zamkniętymi drzwiami skupiamy się na rodzinie, okazuje się, że ta uśmiechnięta familia skrywa duże sekrety, no i tym razem z jednej strony jest podobnie, jednak najważniejszą kwestią jest to, co dosłownie wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami i to, co się akurat danego dnia, danej nocy tam wydarzyło.
I tym razem, ku radości pewnie niektórych, pominiemy sobie dokładny opis wszystkich członków rodziny, ponieważ większość, a może nawet i wszystkie źródła skupiają się na wydarzeniach, a nie na bohaterach tej historii, więc nie mamy tutaj dokładnych opisów, kto, co, jak, z kim, dlaczego, jakie było love story. Niektóre rzeczy oczywiście wiemy, wejdziemy trochę sobie w historię małżeńską, natomiast no, nie są to takie szczegóły i szczególiki, jakie mam w zwyczaju zazwyczaj opowiadać. Nie zmienia to oczywiście faktu, że bohaterów poznać należy. Jest to trzyosobowa rodzina Bricka, składająca się z ojca i męża, człowieka imieniem Jerry, jego żony i matki Lindy oraz ich jedynej córki Debbie. Jerry, a właściwie to Gerald John, przyszedł na świat 25 stycznia 1938 roku w San Francisco. Mężczyzna zawsze opisywany był jako jeden z tych lotnych, jeśli chodzi o naukę i intelekt. Od najmłodszych lat interesowała go chemia i biologia i prawie nic nie wiemy o jego wczesnym życiu, poza tym, że był on ambitny, pomocny, odpowiedzialny, no i śmiało mogę założyć, że mówił dzień dobry na klatce schodowej. Mężczyzna w wieku dorosłym znalazł pracę w firmie Monsanto na stanowisku chemika, no i ta praca była jego całym światem. To było coś, wokół czego całe jego życie się kręciło. W związku z pracą zresztą przeprowadził się do Seattle i no i tak chodził sobie do tej pracy od rana do nocy, cały czas spędzał w tej pracy, to było coś, na czym mu chyba najbardziej na świecie zależało. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że nie samą pracą człowiek żyje, jest takie życie prywatne, jest jakaś taka, nie wiem, sfera związkowa. No i jeżeli chodzi o Jerego, no to randkowanie nie było jego pasją. Może nawet pod tym względem był trochę niezręczny społecznie, no ale właśnie w Seattle, właśnie będąc w nowym miejscu, poznał o 5 lat młodszą Lindę. I Linda urodziła się w stanie Illinois, ale w późniejszych latach jej rodzina przeniosła się właśnie do Seattle. Niewykluczone też, że Linda miała jakieś europejskie korzenie, bo jej nazwisko rodowe brzmi Bulaf lub w niektórych tłumaczeniach Buław. No ale tak ogólnie to nic więcej konkretnego na ten temat nie znalazłam. Bądź co bądź, Linda pochodziła z zamożnej rodziny i tutaj też już nie zagłębiałam się w to, co robili jej rodzice, czym się zajmowali. Też jakoś niespecjalnie jest to wszędzie opisywane, ponieważ tak jak wspomniałam, no, większość źródeł, większość tutaj informacji skupia się na tym, co się wydarzyło, a nie na tym, kim byli bohaterowie. No więc znalazłam tylko wzmiankę, że pochodziła ona z bardzo zamożnej rodziny, no i wiadomo jest to, że miała przynajmniej jedną siostrę. I bądź co bądź, Linda była bardziej otwarta i charyzmatyczna, co spodobało się Jeremu, jak wiadomo, nie od dziś przeciwieństwa się przyciągają. Zaczęli randkować, spotykać się, patrzeć głęboko w oczy, no i wreszcie nastał wyczekiwany moment, czyli zaręczyny, a następnie odbył się ślub w roku 1961. Przez krótki czas przed i w trakcie trwania małżeństwa Linda pracowała jako stewardessa i naprawdę tę pracę lubiła, no ale z niej zrezygnowała w momencie, gdy, no uwaga, uwaga, zdała pewien test, do którego nie trzeba się przygotowywać. Tym sposobem w roku 1962 para spodziewała się dziecka, a 6 czerwca powitali na świecie córkę, o której wspomniałam już wcześniej, dostała ona imię Debbie. I tym sposobem właśnie mamy młode małżeństwo z dzieckiem. Jerry na swoim stanowisku zarabia całkiem dobre hajsy, więc Linda bez problemu może zająć się córką oraz domem, co zresztą chętnie robiła. Rok później, czyli w 1963, rodzina przeniosła się do miasta wspomnianego na początku, czyli do Cincinnati, gdzie udaje im się wyhaczyć bardzo ładną haciendę na spokojnym osiedlu. Dom, który zakupili, ma 3 poziomy, chociaż bardziej są to 2 piętra i mały strych. Zdjęcie tego domu będzie się nam tutaj pojawiać. No ale ogólnie to okolica jest spokojna, sąsiedzi mili i powszechnie wiadomo, że wszyscy wszystkich lubią, każdy się do każdego uśmiecha, jest to naprawdę taka bardzo spokojna i bezpieczna okolica, tak przynajmniej o niej mówiono. No i życie toczy się swoim torem. Jerry spędza w pracy długie godziny, praca jest dla niego bardzo ważna, o czym już powiedziałam, zdaniem niektórych aż za bardzo. Niby można się spodziewać, że no skoro ma teraz dziecko, ma żonę, no to będzie mniej pracował, a nie, taki kapucyn, on pracuje jeszcze więcej, co niby no fajnie, bo ambitny, a z drugiej strony spędza w pracy większość weekendów, nawet niektóre święta, nawet jakieś urodziny córki, urodziny żony, nie wiem, święta Bożego Narodzenia, on cały czas jest w pracy, no i czasem też zaczyna to przeszkadzać jego żonie. No bo Linda była od niego trochę bardziej towarzyska, potrzebowała kontaktu z ludźmi, więc trochę sobie rekompensowała to tym, że często spotykali się ze znajomymi, z sąsiadami,
były takie zaproszenia na sąsiedzkie grille, spotkania. No i tak w teorii wydawali się być szczęśliwą rodziną z bardzo dobrą sytuacją finansową, z małym dzieckiem. Nikt złego słowa na ich temat nie mógł powiedzieć i to nie dlatego, że serio nie mógł, tylko dlatego, że nie chciał. I okej, złego słowa nie mógł powiedzieć, natomiast krążyły pewne plotki, jak to często bywa w małych sąsiedztwach, w małych osiedlach. Są różne plotki, są różne ktoś coś widział, osiedlowy monitoring i tym podobne. O ewentualnych ekscesach powiemy sobie trochę później, kiedy już przejdziemy tak naprawdę do podsumowania i do ewentualnych teorii. Jednak zanim do tego dojdzie, no to pora przejść do tak naprawdę najważniejszych wydarzeń, które sprawiły, że ten podcast w ogóle powstał. I moi drodzy, jest rok 1966, czyli wtedy Jerry ma 28 lat, jego żona Linda 23, a córka ma 4 lata. Mamy końcówkę września, więc pogoda robi się coraz mniej słoneczna, a raz na jakiś czas zimny podmuch wiatru działa jak lewy sierpowy z samego rana. No i 25 września, w niedzielę, około godziny 21, Jerry był widziany przez sąsiadów, jak wyrzuca śmieci. Ja wiem, emocjach na grzybobraniu, ale później ta informacja będzie dosyć ważna. Tego dnia zresztą mężczyzna pracował, więc on około godziny 20 w ogóle wrócił do domu z pracy. Godzinę później wyrzucił śmieci. Sąsiedzi go widzieli, on się tam uśmiechnął, przywitał, no i wrócił do domu. Następnego dnia, czyli w poniedziałek, no nikt nie widział nikogo z rodziny na zewnątrz, a dwa samochody należące do Jerry'ego i Lindy stały sobie grzecznie na podjeździe. No i okej, nie jest to w teorii niczym niezwykłym, ale sąsiedzi zwrócili na to uwagę, ponieważ Jerry zawsze, ale to zawsze jeździł rano do pracy i jak na niego było to dość dziwne, że na przykład wziął wolne, no i w tej pracy się nie zjawił. Jeżeli chodzi o jakieś branie wolnego, no to robił to naprawdę w ostateczności i to takiej, oj, to dużej ostateczności, rodem lądowania statku UFO. No ale okej, z drugiej strony mógł się rozchorować, gorzej poczuć i też takie sytuacje się zdarzają. Kolejną niecodzienną jednak rzeczą był kosz na śmieci. I chodzi tutaj o to, że mieszkańcy w dany dzień wystawiali swoje kosze na podjazd przed ulicą, a następnie śmieciarka je opróżniała, no i wtedy te kosze znów wjeżdżały do domu. Nie samoistnie, bo to nie jakaś tam nowa technologia, tylko domownicy musieli, ktoś z domu musiał wyjść, zabrać ten kosz, wciągnąć go z powrotem, no i tak wiecie, do kolejnego opróżniania. Ale w przypadku rodziny Bricka tak się nie stało, ich kosz na śmieci wciąż stał przed domem. No jak wiemy, no śmietnik jest czymś, co używamy codziennie i trochę dziwne było to, że nikt z rodziny go nie zabrał. No i też nawet chcąc nie chcąc widzimy pasmo domów, wielką uliczkę z domami i wszędzie te śmietniki są, no nie stoją na podjeździe, a tutaj jeden śmietnik stoi na podjeździe, to właśnie zwróciło uwagę sąsiadów. I okej, z jednej strony rzuciło się w to w oczy, a z drugiej strony też sąsiedzi nie chcieli się bawić w jakiś tam osiedlowy monitoring, wjeżdżać z butami w czyjeś życie, więc poczekali. To nie tak, że oni zobaczyli ten śmietnik i już tam pukają, czemu śmietnik wasz stoi, w ogóle o co tutaj chodzi i sobie teorie domyślają. Poczekali. Następnego dnia, we wtorek, sytuacja wyglądała tak samo, z tym, że na werandzie pojawiła się gazeta, której nikt nie zabrał. I to jest znów małe wytłumaczenie, ponieważ sytuacja wyglądała tak, że codziennie rano gazeciarz podrzucał gazetę pod każdy dom, a mieszkańcy ją po prostu spod drzwi zabierali. No i skoro gazeta leżała, to znaczy, że nikt jej nie zabrał. A przecież jest to tylko kwestia wyjścia na zewnątrz i po prostu jej wzięcia. A jak pamiętamy, no, albo nie pamiętamy, no wiecie, większość informacji wtedy właśnie brało się z takich codziennych gazet, więc no warto taką gazetę po prostu w swoim domu mieć. No i wtedy, kiedy wciąż dwa samochody były na podjeździe, gazeta leżała przed domem, śmietnik tak samo, to sąsiad imieniem i nazwiskiem Richard Mayer postanowił zadzwonić do domu rodziny Bricka, no i tak spytać, czy wszystko jest w porządku, czy może czegoś nie potrzebują. No ale telefon, jak to w tego typu podcastach bywa, nie został odebrany. No i to sprawiło, że Richard zdecydował się zapukać do ich domu. No i okej, zapukał do domu, ale jak możemy się spodziewać lub nie, nikt mu nie otworzył, Richard pocałował klamkę. I kręcąc się tak przed tym domem, mężczyzna nie zauważył niczego nadzwyczajnego, poza jednym małym faktem, a mianowicie tym, że drzwi frontowe były lekko uchylone, a psy należące do rodziny bardzo, ale to bardzo głośno szczekały. I no sytuacja lekko niepokojąca, ale znów Richard uznał, że nie chce być jakiś tam nadgorliwy, no i postanowił nie wchodzić do środka. Tam zawołał, czy halo, halo, ktoś mnie słyszy, czy coś się stało, nikt mu nie odpowiedział, no ale zrobił coś innego.
Mianowicie zadzwonił do pracy Jerry'ego, zapytać, co się dzieje i czy Jerry pojawił się w tej pracy, czy może Jerry wziął wolne, wziął urlop, jakoś tam co wytłumaczył, a że to były czasy, gdzie no RODO nie istniało, no to powiedziano mu ochoczo, że Jerry'ego nie ma w biurze od 2 dni i też pracodawca próbuje się z nim skontaktować. Ta informacja dość mocno zaniepokoiła Richarda, ponieważ każdy wiedział, jak praca jest ważna dla Jerry'ego. No i Richard postanowił pójść do innego sąsiada, też imieniem Richard Janssen, czy Janssen, tutaj już też kwestia tłumaczenia, znów mamy jakieś takie polsko brzmiące nazwisko. Drugi Richard mieszkał obok, no i panowie powiedzieli o swoich obserwacjach. Okazało się, że ten drugi Richard z polsko brzmiącym nazwiskiem też próbował się skontaktować z rodziną Bricka, ale nikt nie odebrał telefonu i on tam do nich dzwonił 2-3 razy. Nie wiadomo w sumie, czy może chciał się na jakiegoś grilla sąsiedzkiego umówić, czy może też zauważył te śmietniki i się zaniepokoił. W każdym razie obaj Richardowie zastanawiali się, co tak naprawdę się dzieje i nie wiedzieli, co z tym mają dalej zrobić. Ale po jakimś czasie, po paru godzinkach po tym spotkaniu, panowie wspólnie, być może po wypiciu czegoś mocniejszego na odwagę, około godziny 23 postanowili pójść do domu sąsiadów. I tutaj już z takim nastawieniem, że jak otworzą, to fajnie, jak nie otworzą, no to z buta wjeżdżą. Po tym, jak zapukali i drzwi ich nikt nie otworzył, no to postanowili sobie sami te drzwi otworzyć i zauważyli od razu, od wejścia, od progu, że w domu unosi się bardzo dziwny i niepokojący zapach. Nikt nie odpowiadał na ich wołanie, no i sami wiecie, jest ciemno, zimno, drzwi otwarte, nikt nie odpowiada, jakiś dziwny zapach. Trochę obawiali się, co tam zostają, no i na dobrą sprawę to mieli rację. Na pierwszym poziomie nie było nikogo i dopiero kiedy weszli na górę, to w sypialni znaleźli Jerry'ego, Lindę oraz ich córkę. Wszyscy nie ruszali się, a w domu było pełno czerwonych plam. Mężczyźni, nie czekając dłużej, wykonali telefon alarmowy, no i opowiedzieli, co tam zostali, jak ta sprawa wygląda, że nikt się nie rusza, nikt nie odpowiada. Funkcjonariusze bardzo szybko przyjechali na miejsce, też nie za bardzo wiedząc, z czym mają do czynienia, a prawda jest taka, że sprawa była nad wyraz poważna. W sypialni, tak jak powiedziałam, znaleziono Jerry'ego i Lindę oraz ich córkę. Ubrania Lindy wskazywały na to, że kobieta właśnie szykowała się do snu, ponieważ miała rozpiętą podomkę oraz koszulę nocną. Jerry natomiast był w pełni ubrany poza butami, jednak w ustach miał umieszczoną skarpetkę, co pewnie miało służyć po to, aby go uciszyć. Na jego ciele znaleziono kawałek taśmy klejącej, a ślady na rękach jego i żony wskazywało na to, że zostali obezwładnieni za pomocą taśmy i prawdopodobnie jakieś liny. I niestety sytuacja była tak poważna, że za późno było na jakąkolwiek pomoc. Zgon nastąpił poprzez wielokrotne użycie kroju chleba lub czegoś o podobnym kształcie. Poza tym, no tak jak powiedziałam, w sypialni znaleziono też Debbie i niestety była ona w takim samym stanie jak rodzice. Ubrana w piżamę, co świadczy o tym, że też przygotowywała się do snu lub może nawet była w trakcie tego snu. Poza tym 2 psy należące do rodziny były zamknięte w drugim pokoju, zapewne po to, by nie utrudniać sprawcom działania, bo z tego, co później powiedzą sąsiedzi, to były takie bardzo waleczne psy. One nie lubiły, jak ktoś tam przychodził do domu, ktoś kogo nie znały, one bardzo głośno wtedy szczekały, a czasami nawet potrafiły się na taką obcą osobę rzucić. Funkcjonariusze ustalili, że przednie oraz tylne drzwi domu były zamknięte, ale odblokowane, co wygląda w ten sposób, jakby intruz lub intruzi weszli bez uszkodzenia zamków, a więc tym samym, no tutaj powstaje teoria, że mogli zostać równie dobrze wpuszczeni przez członków rodziny. Zauważono później, że w domu brakowało jednego z kroju chlebów i uważa się, że to właśnie on mógł być tutaj narzędziem. Niektóre rzeczy w domu były porozrzucane, co raczej miało przypominać jedynie motyw finansowy, bo prawda jest taka, że nic cennego nie zniknęło. Jedynie w sypialni, gdzie została znaleziona cała rodzina, leżał pusty portfel należący do Jerry'ego, ale gotówka, jaka mogła w nim być, nie wydaje się być jakimś tam ogromnym łupem, więc tutaj no, można odrzucić ten motyw finansowy. Trzeba podkreślić na samym wstępie, że są to lata 60. i sposób prowadzenia śledztwa oraz technologie różnią się od tych aktualnych. Sam fakt, że tam wiele osób z bucierami weszło, wiele osób mogło zatrzeć ślady, bo to też stosowanie DNA, stosowanie odcisków palców nie było tak powszechne, więc jakiekolwiek ślady mogły zostać no, zatarte. Nie wiem, czy tam rękawiczki noszono, czy nie, ale wielokrotnie podkreśla się to, że to śledztwo było prowadzone inaczej niż teraz. Mimo tego udało się zabezpieczyć jeden odcisk palca, który, jak się później okazało,
ciało nie należał do nikogo z rodziny. Jednak pomimo tego, że okej, mamy odcisk palca, który do nikogo z rodziny nie należał, to funkcjonariusze nie mogli go dopasować z nikim innym. I tutaj też pojawia się taka kwestia, że nawet nie jest pewne, czy ten odcisk palca mógł należeć do potencjalnego sprawcy, czy tam sprawców, czy może na przykład był to odcisk palca jednego z funkcjonariuszy. Tutaj też ta kwestia nie została wyjaśniona. Ważne jest to, że w dłoni Lindy znaleziono włosy, co na dzień dzisiejszy wydawałoby się być bardzo mocnym dowodem, ale niestety tutaj znów pojawiają się ograniczenia w postaci technologii, no i włosów również nie można było do nikogo dopasować. Też a propos teorii świadków podejrzanych, świadków to nie, ale podejrzanych, przejdziemy sobie do tego, do kogo te włosy mogły należeć. Bądź co bądź, kolejnym zadaniem dla funkcjonariuszy było zrekonstruowanie wydarzeń, bo początkowo ciężko było stwierdzić, kiedy w ogóle to wszystko miało miejsce. No i tak na podstawie obserwacji, sąsiadów zwłaszcza, ustalono, że Jerry wyrzucał śmieci w niedzielę wieczorem, a następnego dnia rano o godzinie 6:30 szef Jerry'ego wykonał telefon do domu rodziny, no pewnie z pytaniem, czemu go nie ma w pracy. Tak więc mamy lukę od około 22 do 6 rano i wtedy najprawdopodobniej wszystko się wydarzyło. Niektórzy zresztą twierdzą, że do 5:30 rano, bo to już na Reddicie znalazłam informację, że był pewien sąsiad, który zawsze o 5:30 siadał rano na werandzie i pijał sobie kawusie. W żadnym innym opracowaniu czy artykule tego nie znalazłam, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja źle szukałam, czy może ktoś sobie te informacje wymyślił, no ale jeżeli tak było, no to mamy lukę już od 22 do około 5:30, a na wszelki wypadek to do 5. I coś, co jest ważne, to zauważono, że o ile gazeta z wtorku leżała na werandzie, to gazety z poniedziałku tam nie było. A to, moi drodzy, oznacza, że prawdopodobnie sprawca ją ze sobą po prostu zabrał. Być może tutaj nawet powstała teoria, że owinął nią narzędzie, które zostało wykorzystane. Tak więc mamy wniosek, że z całą pewnością do tych zdarzeń doszło w noc z niedzieli na poniedziałek, natomiast poniedziałkowa gazeta została już zabrana. Do materiału dowodowego dołączono też niedopałki fajur, które też tam zostały znalezione i jest pewność, że nie należały one ani do Jerry'ego, ani do Lindy. Tutaj znów pojawia się sytuacja, czy na przykład któryś z funkcjonariuszy nie mógł ich tam zostawić, no bo sobie w trakcie pracy postanowił odpalić. Jest też pewna kwestia, która nie do końca jest rozwiązana, nie do końca wiemy, co tak naprawdę się stało. Chodzi tutaj o to, że w niektórych źródłach jest opisane, że Linda została wykorzystana. I taki wniosek na samym początku ustalono, że tak było, w ogóle ta informacja obiegła gazety, no bo też pismaki na ten temat zaczęły pisać, każdy się tą sprawą interesował. Taka była informacja, natomiast później, kiedy już wykonywano wszystkie badania, już tak dokładniej, no to lekarze doszli do wniosku, że nie są pewni na 100%, czy stosunek, jaki miał miejsce, nie był takim zwykłym stosunkiem, wiecie, za porozumieniem obu stron, no bo jedyne, co można było stwierdzić, to to, że do czegoś takiego doszło w ciągu 48 godzin, ale czy chodzi tutaj o jakiś kontakt ze sprawcą, czy może z mężem, czy może z kimś innym, to tego już ustalić się nie dało. A więc jeżeli chodzi o taką informację, że było jakieś wykorzystanie, no to nie jest to coś sprawdzonego, nie jest to coś przebadanego, nie ma tutaj takich typowych oznak, które mogłyby na to wskazywać, natomiast też nie można tego wykluczyć. W każdym razie mamy zrekonstruowane wydarzenia, wiemy mniej więcej, co się wydarzyło, co miało miejsce, kiedy, no to czas zapytać sąsiadów, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś słyszał, bo tutaj widzimy, że ten osiedlowy monitoring w postaci sąsiadów, osób, które mieszkały blisko, działa naprawdę dobrze i na dobrą sprawę to dzięki nim w ogóle można było wejść do domu i to oni zauważyli jako pierwsi, że coś jest nie tak. No i moi drodzy, jedna z sąsiadek zezna później, że w czwartek, czyli parę dni wcześniej, widziała nieznajomego mężczyznę kręcącego się po osiedlu. I ona zwróciła na niego uwagę, no bo jest to okolica, gdzie każdy zna każdego, a tu jakiś nieznajomy ma facjata. Niestety kobieta nie była w stanie opisać dokładnie wyglądu tego człowieka, nie mogła sobie przypomnieć, czy był on niski, czy był on wysoki, jaki miał kolor włosów. W ogóle ciężko tutaj o jakikolwiek, wiecie, jak czasami są te twarze malowane, czy teraz to już komputerowo, ale wtedy to raczej pan rysownik siadał i rysował, no to jeżeli się nie pamięta twarzy, nie ma się pamięci do twarzy, to ciężko cokolwiek narysować. Inny sąsiad przypomniał sobie, że w sobotę, czyli dzień wcześniej, przed tymi wydarzeniami, zauważył
dwóch mężczyzn wysiadających z pojazdu niedaleko domu państwa Brika. I no okej, było dwóch mężczyzn, znów mężczyźni, których nikt wcześniej nie widział. Tyle, że ten gościu to też takich widział przez chwilę, nie jest w stanie opisać, jaka to była marka samochodu, jak ci panowie wyglądali i czy w ogóle oni są powiązani w jakikolwiek sposób ze sprawą, no bo mogli to być na przykład, nie wiem, komuś się coś w domu zepsuło i hydraulik przyszedł ze swoim pomagierem, tak zwanym waflem. I jak najbardziej taka opcja też jest prawdopodobna. W każdym razie pojawia się jedno z ważniejszych pytań, czyli to, czy domownicy wpuścili sprawcę do swojego domu. No bo jest tutaj parę aspektów, które mogą na to wskazywać, więc no podyskutujmy o tym, w sensie, no wiecie, ja i mojego. Tak więc zamki w drzwiach nie zostały uszkodzone, a psy nie szczekały, więc to wygląda faktycznie tak, jakby sprawca lub sprawcy zostali wpuszczeni do domu przez kogoś z rodziny, a może nawet jakoś tam dobrze znali te osoby lub osobę, skoro psy nie szczekały, skoro psy były z tymi ludźmi zaznajomione. Z drugiej strony jest jednak pytanie, no kto przychodziłby w odwiedziny do kogoś w niedzielę po godzinie 22, tak jak gdyby nigdy nic. No ale jeżeli ktoś już przyszedł o tej 22, to czy na przykład w momencie, gdy sytuacja zaczęła robić się niebezpieczna, nikt nie zacząłby krzyczeć, co mogłoby zbudzić sąsiadów mieszkających niedaleko? Wydaje mi się, że gdyby ktoś bliski, ktoś, kogo rodzina znała, planował zrobić coś takiego, co w ogóle się wydarzyło, no to nie ryzykowałby tym, że sąsiedzi zostaną pobudzeni, że w ogóle zabraknie im czasu i że zajdzie taka sytuacja, że zostaną oni złapani. Tak więc ciężko tutaj mówić o jakimś przypadku, więc jest nieco inne i chyba bardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Mianowicie chodzi o to, że do domu można było też dostać się przez piwnicę. I skoro Linda i Jerry zostali znalezieni w sypialni, to może już tam byli w momencie, kiedy intruz lub intruzi wchodzili do domu. Może nawet właśnie wtedy doszło do jakiejś bliskości między nimi, więc w ogóle byli zajęci sobą, a nie tym, żeby nasłuchiwać, czy ktoś w tym domu jest, czy kogoś w tym domu nie ma, bo w końcu spokojna okolica, w końcu drzwi są zamknięte, więc nie mają się czym martwić. Jest taka teoria, że w tym czasie, gdy małżeństwo było w sypialni, szykowało się do spania, no to sprawca mógł wziąć krojochleb, który znalazł w kuchni, później zamknąć psy za drzwiami, tak aby nie szczekały, aby nie przeszkadzały. Mógł te psy też uspokoić, na przykład używając jakichś cukrów, pudrów albo jakichś leków, no czegoś, co by te psy uspokoiło. No i wtedy, gdy Linda i Jerry wciąż byli w sypialni, intruz mógł pójść do pokoju Debbie, czyli po ich córkę, a następnie zagrozić rodzicom, że jeżeli nie będą się go słuchać, no to coś się jej stanie. No i wtedy zapewne, tutaj jest właśnie taka teoria, że Jerry i Linda zrobiliby wszystko dla dobra swojej córki, i może właśnie z tego powodu nie było tutaj żadnych krzyków, nie było żadnych dziwnych odgłosów i po prostu wykonywali polecenia. No i z tego też powodu myślę, że ta wersja jest bardziej prawdopodobna, bo skoro mówimy tutaj o sąsiedztwie, gdzie no, sąsiedzi zauważają to, że jakaś nieznajoma twarz kręci się po osiedlu, a nie zauważają tego, że ktoś o 22 przychodzi do ich sąsiadów i dzieją się tam takie rzeczy, no to ciężko znaleźć inne wyjaśnenie. I skoro już wiemy lub potencjalnie wiemy, co się wydarzyło, jakie dowody zostały znalezione, no to czas pogadać trochę o teoriach i możliwych rozwiązaniach. Państwo Brika mogli wpuścić intruza lub nie, jednak chyba ważniejsze jest to, czy znali tego człowieka, czy sprawca lub sprawcy są ludźmi, których oni znali, o których oni wiedzieli i na przykład nie widzieli w nich zagrożenia, albo wręcz przeciwnie, może widzieli. I oczywiście też ciężko sobie wyobrazić, że ta osoba, która tam weszła, która to wszystko zrobiła, działała samodzielnie. No bo jednak Jerry był silnym mężczyzną i obezwładnienie go wcale nie było czymś prostym. Tutaj nasuwa się podejrzenie, że sprawców mogło być więcej, a wszystko zostało wcześniej idealnie zaplanowane. Bo wiecie, jednak jedna osoba wchodząca do domu i tutaj jeżeli faktycznie użyła ona krojochleba, który znajdował się w kuchni, który znajdował się w domu, to wychodzi na to, że ten człowiek był zupełnie nieprzygotowany, nie przyniósł ze sobą żadnego tak zwanego sprzętu. Zabrał to, co było w domu i to jest moim zdaniem bardzo interesujące, no bo czy ten człowiek mógł potencjalnie przewidzieć, że na przykład Jerry nie będzie
w tym momencie w kuchni, nie zauważy go, nie wiem, nie zajdzie na dół z jakiegoś powodu i wtedy zostanie on bez żadnej broni. Chyba że na przykład było tych ludzi więcej, osób więcej, które tam weszły, na przykład z dwóch mężczyzn, czy trzech, czy w ogóle więcej osób, którzy idealnie wszystko obserwowali. Jeden na przykład stał na czatach, informował, że państwo Brika są w sypialni, więc można wchodzić. Jeden jeszcze tam stał jako asekuracja, gdyby coś się wydarzyło, no to on może miał ze sobą jakiś tam pistoleton albo może jakiś inny krojochleb w razie czego, gdyby trzeba było go użyć. No bo ciężko sobie wyobrazić, że jedna osoba tak na pałę wchodzi, bierze to, co jest w kuchni, obserwuje sobie wcześniej, że są w sypialni, no ale przecież nie wie, ile w tej sypialni będą, czy ktoś nie zajdzie na dół. A jeżeli była to jedna osoba, no to musiała mieć to dosłownie perfekcyjnie zaplanowane. Moi drodzy, bardzo ciekawym faktem, a jednocześnie jedną z teorii jest to, że w Cincinnati w ciągu ostatnich 10 miesięcy, czyli od tego miejsca, gdzie mówimy, mamy wrzesień 66, czyli ostatnie 10 miesięcy wstecz, doszło do 4 innych podobnych nierozwiązanych spraw. Ofiarami były 4 kobiety po 50 i mamy więc człowieka, który od miesięcy grasuje w rejonie, no i może być potencjalnie odpowiedzialny za te wszystkie sprawy. I rzecz jasna zostało to wzięte pod uwagę, no bo widzimy, dochodzi do takich sytuacji, coś jest chyba nie tak, więc zbadano jakieś podobieństwa, czy może to być właśnie działanie jakiegoś seryjniaka. No i z jednej strony, biorąc pod uwagę obszar, na którym się znajdujemy, czyli miasto Cincinnati, gdzieś dochodziło do podobnych nierozwiązanych spraw. Natomiast z tego, co wiem, to tamte działania miały miejsce po drugiej stronie miasta, Cincinnati, bo rodzina Bricka mieszkała bardziej na przedmieściach, no ale okej, mamy wciąż ten sam obszar, wciąż jest to samo miasto. Natomiast widzimy, że tamte kobiety, to były kobiety po 50, była to jedna osoba, nie było tak, że ten człowiek chodził i robił coś całej rodzinie, czy nie wiem, 3-4 osobom, czy chociażby dwóm, no zawsze to była jedna kobieta po 50. No i sposób działania też był nieco inny, bo tutaj mamy użycie jakiegoś ostrego narzędzia, a w tamtych przypadkach zgon miał miejsce poprzez brak dopływu tlenu. Poza tym sprawa rodziny Bricka wydawała się być bardziej osobista, no bo to wyglądało tak, jakby sprawca znał tych ludzi, żywił do nich urazy. Siła, jaka została w ogóle użyta, aby tych ludzi się pozbyć, jest siłą związaną z emocjami. Ten człowiek musiał odczuwać jakieś emocje. I oczywiście tutaj nie mówię, że zawsze tak jest, bo mamy do czynienia z wieloma przypadkami, gdzie pojawia się jakiś przypadkowy sprawca i też używa tutaj dużo siły, dużo emocji z niego wychodzi. Natomiast wtedy to nie są tak bardzo planowane, tak szczegółowo planowane działania. To może coś jest pod wpływem emocji, może to jest tak troszkę lekko zaplanowane, znaczy troszkę lekko, no wiecie, że to nie jest tak perfekcyjnie zaplanowane, tak jak tutaj. I moi drodzy, przez chwilę na świeczniku znalazł się sąsiad, Richard Mayer, czyli ten, który jako pierwszy w ogóle zainteresował się rodziną, tym, co się z nimi dzieje, on też do nich dzwonił. Dlaczego on się znalazł na świeczniku? Ano z tego powodu, że mężczyzna zaczął dostawać dziwne telefony. Niektóre miały charakter typowego żartu z serii czy lodówka panu chodzi, a kolejnym razem rozmówca, ta osoba dzwoniąca, oskarżała go o to, że to on jest sprawcą i czy ogólnie to jest dumny z tego, co zrobił. I wiecie, standardowo, lata 60, ciężko jest namierzyć dzwoniącego, nie udało się dotrzeć do tego, kim była ta osoba, albo się udało, bo też tutaj kontynuacji nie znalazłam, może się udało, może ten trop został uznany jako zwykły żart, chociaż mało śmieszny. W każdym razie funkcjonariuszom udało się z całą pewnością ustalić, że Richard, sąsiad Richard, nie miał z tym nic wspólnego. Pojawiło się też w międzyczasie pytanie, dlaczego Debbie? Jakim w ogóle trzeba być człowiekiem, by czuć urazę do dziecka i aby nie oszczędzić chociaż Debbie? Widzimy przecież, że ten człowiek nic psom nie zrobił, zamknął je jedynie, albo może ktoś wcześniej te psy zamknął. Więc w takim razie, dlaczego nie oszczędził Debbie? No i na to pytanie są tak naprawdę dwie odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że mamy do czynienia z człowiekiem pozbawionym całkowicie empatii. Chociaż biorąc pod uwagę to, że oszczędził psy, no to chyba jakieś tutaj resztki tego sumienia
są. Druga odpowiedź jest taka, że Debbie tego człowieka po prostu znała, znała sprawcę i potencjalnie mogła go rozpoznać. Zobaczyła tego człowieka, wiedziała, kto to jest. Ten człowiek wiedział, że w późniejszym momencie, kiedy już kiedyś dojdzie do tego śledztwa, ta cała sprawa wyjdzie na jaw, no to Debbie może być idealnym świadkiem, może powiedzieć, kto to był. I ogólnie w tych wszystkich źródłach na temat śledztwa, na temat tego, co tam było prowadzone, co tam było zrobione, jest informacja, że funkcjonariusze przesłuchali 400 świadków, 400 osób i każda z tych osób musiała zostać wykluczona, musiała podać swoje alibi, musiała tam na przykład podać swoje odciski palców, jeżeli była taka potrzeba, jeżeli jakaś osoba nie miała wystarczającego alibi. I te wszystkie osoby musiały zostać wykluczone i zostały, poza jedną. Jedna z tych 400 osób nie została wykluczona i jest to jeden podejrzany, o którym mówi się najczęściej, mianowicie dr Leininger, czyli weterynarz, u którego pracowała Linda. I już tłumaczę, co tutaj chodzi, skąd ten człowiek się wziął i dlaczego teraz o tym mówię. Tak jak wcześniej wspomniałam o pewnych ekscesach, że do nich sobie przejdziemy. I pomimo tego, że na pozór rodzina wydawała się być zgrana oraz szczęśliwa, i że wszystko w ich życiu się układa idealnie, no to były pewne problemy w małżeństwie. Chodzi tutaj o to, że Jerry spędzał większość czasu w pracy i sprawiał wrażenie, jakby praca była dla niego najważniejsza. A Linda przez dłuższy czas siedziała w domu, zajmowała się córką, no ale później zaczęła coraz częściej zatrudniać opiekunkę, a sama wychodziła. I kobieta uwielbiała zwierzęta, dużo czasu spędzała w lokalnym schronisku, a wkrótce postanowiła zatrudnić na pół etatu w klinice weterynaryjnej, którą prowadził Fred Leininger. Mężczyzna, czyli ten weterynarz, miał żonę i dzieci, ale po okolicy krążyły plotki o tym, że wielokrotnie spotykał się z tak zwanymi ładnymi paniami. Sąsiedzi powiedzieli śledczym, i to nie jest kwestia tam jednej babuszki spod ósemki, jakiejś Haliny, która jest naczelnym osiedlowym monitoringiem, tylko wielu sąsiadów powiedziało, że Linda miała tak zwanego męskiego przyjaciela, z którym była bardzo blisko. No i to był właśnie nasz doktorek, nasz weterynarz. Z tego co wiem, nie ma bezpośrednich dowodów na ich romans, a przynajmniej dotarłam tylko do tego, że tak głosiła osiedlowa plota, że ktoś ich kiedyś widział, jak chodzą sobie takimi bocznymi uliczkami i są bardzo blisko siebie. Ktoś też widział, jak siedzą we wspólnym samochodzie, to ten samochód, który należał do Freda, w środku jest Linda i też no, są dosyć blisko siebie. Ten samochód jest w ogóle w jakimś tam czarnym zaułku zaparkowany. I to były tego typu obserwacje, jednak też tutaj nie pojawia się żadne zeznanie, załóżmy na to przyjaciółki Lindy, która powiedziałaby, że faktycznie Linda wspomniała jej o tym, że się z kimś spotyka i że to jest właśnie ten Fred. Nic na ten temat nie znalazłam, też nikt bezpośrednio nie widział, jak trzymaliby się za ręce, czy jak na przykład by się całowali, to w ogóle takich uwag też tutaj nie było. No ale sam fakt, że byli blisko siebie, Fred dodatkowo był sąsiadem rodziny, a Debbie, czyli córka Lindy i Jerego, nazywała go nawet wujkiem. Więc no tutaj widzimy, mamy Freda, który jest dosyć blisko z tą rodziną, zwłaszcza z Lindą, no bo skoro ludzie go widzą, to jakaś tam bliskość musi między nimi być, pracują razem. Fred słynie z tego, że już spotykał się z różnymi kobietami, właśnie podobnymi do Lindy. No i dodatkowo okazało się też, że taśma klejąca znaleziona na miejscu była taśmą medyczną. I dostęp do takiej taśmy mógł mieć lekarz, ale mógł mieć też weterynarz, a jak wiemy, Fred właśnie weterynarzem był. Dodatkowo też wielokrotnie była podnoszona ta kwestia psów, że one bardzo, bardzo szczekały na osoby, których nie znały i okej, mogły znać Freda, ale z drugiej strony ze względu na to, że jest on weterynarzem, no to bez problemu byłby w stanie uspokoić psy chociażby jakimiś lekami, do których łatwo miałby dostęp. Pytanie jest więc takie, jaki mógł być motyw? No i skoro mowa tutaj o jakichś pozamałżeńskich związkach, to tych motywów mogło być kilka. Najczęściej mówi się jednak o tym, że może Linda chciała zakończyć ich relację, a Fred nie mógł tego znieść, nie mógł znieść odrzucenia. No i właśnie w ten sposób mógł zareagować pod wpływem emocji. Znaczy, no tutaj niby wpływ emocji, a niby tutaj taktyczne zaplanowanie wszystkiego. Zdaniem bliskich rodziny, w miesiącach poprzedzających te wydarzenia, Linda zaczęła coraz bardziej obawiać się o bezpieczeństwo swojej córki. Obserwowała
ignorowała Debbie, wydawała się czymś przejmować, no i być może właśnie przejmowała się doktorkiem. Może w momencie, kiedy doszło do jakiegoś konfliktu między nimi, to mężczyzna coś powiedział, co sprawiło, że Linda zaczęła się obawiać. I moi drodzy, mężczyzna został przesłuchany dwukrotnie. Raz przy takich rutynowych wywiadach, żeby powiedział coś na temat tej rodziny. No i to przesłuchanie trwało około 10 minut, tak ci wszyscy sąsiedzi o tym opowiadali. A za drugim razem przesłuchanie trwało już około godziny. I doktorek nie był w ogóle skory do współpracy, jeżeli chodzi o to drugie przesłuchanie. Nie chciał odpowiadać na pytania, nie miał żadnego alibi, w ogóle no nic, kompletnie nie chciał współpracować. Od razu po tym przesłuchaniu zatrudnił on adwokata i ten jego prawnik miał takie nastawienie, że no albo macie dowody, albo się bujajcie. A dowodów niestety brakowało i z tego co wiem, to poproszono nawet Freda, aby dał swoje odciski palców, żeby porównać te odciski palców z tym palcem, co został znaleziony, znaczy odciskiem, co został znaleziony. I on też w tej sytuacji odmówił. I to nie tylko on został o to poproszony, bo poproszone o to zostało wiele innych osób. Większość osób się na to zgodziła. Natomiast jedyną osobą, która się na to nie zgodziła, był właśnie Fred. I na ten moment wiemy, że mężczyzna odszedł z tego świata w 2004 roku, więc ciężko tutaj porównać odciski palców, czy jakieś tam kosmyki włosów. Właściwie to nie wiem, czemu to nie zostało porównane. Czy już w sytuacji, kiedy no, nie może on protestować, to po prostu nie można sobie tych odcisków porównać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest przecież rok 2004, jakieś paszporty, no to też tam się podaje odciski palców, też mnie to zastanawia. Chociaż niewykluczone jest to, że skoro był on lekarzem, to pewnie dbał o higienę, pewnie miał dostęp do jakichś rękawiczek jednorazowych i raczej, jeżeli coś tak skrupulatnie zaplanował, to te rękawiczki miał. Bardziej mnie interesuje kwestia włosów, tutaj też ta kwestia nie została upubliczniona. No i to właśnie Fred jest osobą, która najczęściej pojawia się jako potencjalny podejrzany, jako osoba, która mogła mieć motyw, która ewentualnie mogła mieć z tym coś wspólnego i tutaj takie rzeczy jak ta taśma się zgadzają, tutaj też rzeczy takie jak właśnie te psy się zgadzają, to, że Debbie mogłaby go rozpoznać. Z drugiej strony to też nie on musiał tam fizycznie wejść i to wszystko zrobić, bo z tego co wiem, to Fred był bardzo zamożny, był człowiekiem, który też miał dużo inwestycji, ogólnie był przedsiębiorcą i jeżeli coś takiego chciał zrobić, to równie dobrze no, mógł sobie od tego ludzi wynająć, umówmy się. Poza nim są też inne teorie zakładające nieudany rabunek, chociaż też wtedy pewnie zniknęłoby coś więcej niż jakieś resztki z portfela. Niektórzy uważają, że Jerry lub Linda mogli poznać jakąś tajemnicę, coś, co mogłoby komuś zaszkodzić. Tutaj pojawia się taka informacja, którą przekazała jedna ze znajomych Lindy, że kiedy kobieta pracowała jako stewardessa, to wiedziała o jakichś ludziach, którzy sprzedają cukry pudry, o jakiejś całej w ogóle grupie, że to była grupa, która się tym zajmuje, która to samolotami przewozi i Linda o tym wiedziała. Ja nie wiem, co z tym dalej mogło się stać, rzekomo śledczy zbadali ten trop i nic z tego nie wyszło, czy może faktycznie Linda mogła coś wiedzieć, co mogłoby komuś zaszkodzić, no i te osoby postanowiły się jej pozbyć, czy może na przykład Jerry mógł o czymś wiedzieć, co mogło komuś zaszkodzić, na przykład w swojej firmie, czy wśród swoich współpracowników. Tutaj tych ewentualności jest bardzo, bardzo dużo i możemy sobie jedynie gdybać, bo pomimo tego, że mamy jakiś odcisk palca, mamy jakieś włosy, to do dnia dzisiejszego ta sprawa nie została rozwiązana, a minęło już no, prawie 60 lat. Tak jak wspomniałam, oficjalnie ta sprawa jest nierozwiązana, ale wciąż jest otwarta i wciąż niby jakieś prace przy niej trwają. Mam ogromną nadzieję, że kiedyś poznamy prawdę właśnie ze względu na rodzinę Bricka, ponieważ uważam, że sprawiedliwość oraz prawda im się należą. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej historii, co jest prawdopodobne, chociaż chyba na polskim YouTubie nie znalazłam o tym podcastu. W każdym razie, jeżeli ktoś wcześniej słyszał i zna jakieś dodatkowe fakty, informacje, o których tutaj nie powiedziałam, no to oczywiście będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi. A teraz zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, dotarły do tego momentu, piszą w komentarzu weterynarz, ponieważ to on jest naszym głównym podejrzanym. Swoją drogą jestem też ciekawa, co Wy o tym myślicie, czy też uważacie, że to Fred jest najbardziej tutaj podejrzany, czy może macie jakieś inne teorie. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli ktoś chce, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.